Jak wejdziemy w premium i tutaj mamy mam kod, wkleimy 18 urodziny, to możemy odebrać sobie taką rzecz. Siema, witam w pierwszej części eventu urodzinowego. Teleport na mapę możemy dostać za darmo, jak na większość eventów teraz. Jak tepniemy się tutaj na mapkę, od razu zaczniemy quest Klątwa Srebra. No i teraz strzałka kieruje nas do strażnika. Teraz do kogo? Kurior. Dobra, idziemy do niego. Questy będą pojawiać się do 21 lutego, czyli jeszcze nie możemy wykonać wszystkich. Aktualnie są chyba 3 questy, coś takiego. Nie wiem, w tym odcinku zrobimy je wszystkie i zobaczymy, co za nie dostaniemy. Dobra. No jak jedynka nie działa, to dwójka. Nie wiem, czy słychać kota w tle. Dobra, musiałem nakarmić kota, już jestem. Teraz idziemy do lokala Jana. Gadamy z nim chyba dwójeczką. Teraz do jakiejś kary. A dopiero zacząłem event, bo kończyłem nagrywać pierwszy odcinek z Margonem. O, tutaj teraz zbliżenia są, postacie chodzące na questach. O, już w sumie wcześniejszy event chwilkę grałem. Miałem przerwę od Margonem i fajnie jest w sumie wrócić. O, coś nie działa, dwójeczka? O, musiałem dwa razy. Teraz fajne ułatwienie, że... O. Fajne ułatwienie, że są strzałki prowadzące do questów. Ale może ktoś obejrzy. Może ktoś będzie chciał zobaczyć, jaka jest za to nagroda. O, i tutaj. Niewidzialni jesteśmy chyba. A, nie ma sensu klikać. Musimy zaczekać, aż zrobią okrążenie chyba. Tak, mamy jakąś wiadomość z aukcjonera, ale to pewnie unikat, co sprzedałem. Dropnęły mi dwa unikaty z tej mrówki elity. Co jest? Jeszcze nie możemy? O, w końcu. Chyba musiały zrobić trzy okrążenia. I ciekawe, jak teraz będzie z tym... A, dobra. Bo o to się bałem. Kiedyś było tak, że punkty doświadczenia były na dwójce, a na jedynce bez punktów. I jak się skipowało właśnie, to... to się pomijało często ten exp. No a te questy to w sumie tylko o to w nich chodzi, bo za te eventowe jest exp zależny od levela. Pierwsza nagroda to zwój czerwonego smoka. Chwila, cofam się w czasie. A, z nim musimy pogadać. I teraz chyba nie ma tak bardzo szukania w tych questach jakichś alchemików, czy medyków, zielarzy, bo kiedyś pamiętam, że do któregoś questa trzeba było znaleźć jakiegoś alchemika i tak długo szukałem, a okazał się nim Wtornek, tylko nie pamiętam nazwy. Ale on tam obok Umbara ma swoją pracownię, to wtedy to nawet nie wiedziałem, że tam jakiś alchemik się znajduje. Dobra, idziemy do stosu prezentów. No i ten odcinek chyba pojawi się w niedzielę. Tylko nie wiem, czy z rana, czy wieczorem. Bo tak nie chcę też rzucać dwóch odcinków naraz, ale no wiem, że eventowe odcinki to lepiej od razu jak jest event wrzucać, a nie na przykład kilka dni po evencie, bo wtedy to nie byłoby sensu. A tak to może ktoś dowie się, że jest event, bo w sumie... Nie wiem, czasem można tego nie zauważyć od razu, tylko po kilku dniach, no i jest się w plecy. Dobra, mini gierka, ale tu chyba poradzimy sobie. W sumie te mini gierki są fajne, jakoś tak... Jakaś odmiana, nie tylko przez skipowanie dialogu. I akurat ta gra z tą rurką to jest chyba najprostsza ta mini gierka. O, jesteśmy tutaj. Pewnie będziemy odpalać fajerwerki. Nie, teraz na drugi taras. I chyba już wszystko naszykowane. Stos prezentów kolejny. O, a to co? O, takiej minigierki chyba jeszcze nie miałem, ale dawno nie grałem. Dobra, co tu mamy? Piórko, pyk. Tasak, cyk. Szafir. Gdzie to jest szafir? To jest szafir? Chyba tak. Wino. Jest i wino, łuk. Dobra, bicz był gdzieś tam napisany. Podkowa, tarcza.
Jest łuk, podkowa, cukierek, muszla. Jest cukierek, to jest chyba muszla? Nie, to nie jest muszla. Gdzie to jest muszla? Dobra, kość. Tej tarczy też nie... A, jest tutaj. Manierka, kociołek. Kociołek gdzieś tu był. Na środku. Czapka, muszla, skrzynka. Gdzie jest ta muszla? Czapka nie działa, co jest? A. Dwa rodzaje czapki. Nie, no to nie jest muszla. Tu jest muszelka. Tamto to nie wiem, co to było. Dobra, i pewnie zaraz będzie końcówka questa. Z punktami bierzemy. Duża paczka pyłu. No i expik. Napiszę, jakie są nagrody za te questy. Może ktoś będzie chciał zobaczyć, czy warto robić tego questa w ogóle. Expa nie będę pisał, no bo wiadomo, to zależy od levela. O, tutaj długi dialog. Ale szkoda, że nie ma takich questów tutaj, żeby pobić stworki czy coś takiego. Pamiętam, jak kiedyś nagrywałem te questy pierwsze, ale to większość filmików jest usunięta. Chociaż te niektóre stare się ostały i dziwiłem się, że w ogóle zdobywają o jakieś wyświetlenia. A sprawdziłem na forum i tam jest link do mojego filmiku, bo bodajże z Halloweenowy questik teraz jest zwykłym questem na 255 level. A drugi nie wiem na co, ale też jakiś zyskiwał te wyświetlenia. A tutaj do ziół idziemy. No i teraz będę sobie tak pykał w Morganem na tygodniu, nagrywał to, a potem w weekend po prostu dogrywał dźwięki. Będę w sumie dokumentował swoją podróż po Morganem. Spróbuję sobie wbić 300 level może. Tylko szkoda, że do starego konta nie mogłem się zalogować. Idziemy do mędrca. Fajnie, że wszystko jest na tej mapie, wszystko obok siebie w sumie. Wystarczy tutaj tylko pobiegać, przeklikać dialogi, chyba że ktoś chce sobie czytać, ale mi za bardzo się nie chce. Najważniejsze to zebrać itemki expa i uciekać na expowisko. Dobra, idziemy znowu do tego mędrca. Ciekawe, czy będzie więcej questów, bo na razie to tylko te trzy tutaj widziałem. Ale rozejrzę się i poszukam w razie co. O, tutaj znowu końcóweczka pewnie. Dodam może jakąś muzyczkę w tle, jak kiedyś. Dobra, z punktami. O, i kolejny. Dobra, robimy ile się da. Chwila, itemki. Co to jest? A, trucizna. Kurde, myślałem, że jakiś outficik czy coś. Bibliotekarka, no to idziemy do Karkahan. Zaraz może sobie jeszcze odbiorę tutaj kaskę. Książka Gusła. Czary legendy. Tutaj. Dobra, coś znaleźliśmy. Za bardzo tam nawet nie czytałem, co było napisane. A przypadkiem wyrwałem kartkę z książki. A, czyli czwórka. Nie wiem, czemu dwa razy musieliśmy czwartą opcję wziąć. Idziemy do Hipolita. Pewnie następnie na mapkę eventową. Ale najpierw trójeczka. Teraz do karczmarza. O, czyli przenieśliśmy się teraz do Karkahan. Od razu sobie będę mógł teleporcik aktywować. Nie wiem, który level trzeba teraz mieć. Kiedyś był 18. I
Idziemy do Aurelii. No, po drodze zahaczę o ten teleport. Aurelia jest tutaj. Ta, tutaj. O, i ta zagadka. Te zagadki są denerwujące. Pojawiają się zdecydowanie za często. Ale chyba lepiej taką zagadkę raz na 3 minuty zrobić, niż żeby tyle botów biegało jak 2 lata temu chyba. Tutaj też się mocno zmieniła mapka. Zulusów już tu chyba nie ma. Nie, chyba nie. O, kiedyś tu było ekspowisko, tu po lewo się szło i tam była osada Zulusów czy coś takiego. Wejście do jaskini. To tam dalej? Ta. Wchodzimy do środka. Oj, to jest Karolina czy Caroline. Dobra, rozmawiamy, cały czas jedyneczka. Bierzemy punkty doświadczenia i o, skrzynia smoczych kowali. Co nam to da? A, to jest po prostu do rzemiosła. No dobra, zostawimy sobie. Szkoda, że Hero nie dropło, bo pewnie mogło. I tak, czy tu mamy jakiś jeszcze zapytajnik? Jest skrzynka na listy. To pewnie kolejny questik. O, jedynką, zaczynamy questa. Idziemy do beczek z winem. Teraz do stołu. Kurde, już zgubiłem rachubę. To jest chyba czwarty quest? Tak, czwarty, bo tu każda nagroda za inny quest jest. No i zrobię ten teścik. Wstajcie do góry nogami. A, tu jest stół z winem. I wracamy do skrzynki. Musimy posprzątać śmieci. Co tu jeszcze zrobić? Posprzątać przy strzelnicy i w ogrodzie. Już widzę metalowe części. Chyba w tym evencie nie będę robił żadnej loterii. Kiedyś zrobiłem tą gwiazdkową. To fajne wyświetlenia nawet zrobiła. Może na Wielkanoc coś zrobimy. W sumie mogę kupić te co 20 zeta pakieciki, te łuskolokaty i odbierać. Jest to dobra rzecz. Na plus się wychodzi. Jeśli chodzi o właśnie te łuski. Zrobię to jeszcze dzisiaj, żeby nie zapomnieć. I codziennie można sobie setkę odbierać. Chyba, że coś się zmieniło. Mam nadzieję, że nie. Chyba, że na lepsze. I teraz idziemy naprawić jakąś nogę. Coś do podparcia. Dobra, co musimy wziąć? Serwetka? A no ta. Jak się nóżka kiwa, to trzeba kawałek papieru albo taką chusteczkę podłożyć. Przy starym stoliku podobnie zrobiłem. Namiot sklepowy. Co my mamy tutaj? Ciekawe, czy będzie jakaś fajniejsza nagroda pod koniec, jak się wszystkie zadania wykona. Chwila, ten. Kalendarz? Nie mamy kalendarza chyba tutaj. Nie, waluty nie ma w tym evencie, to chyba i kalendarza nie ma. Pewnie będzie na Wielkanoc dopiero. O, i pyk, punkty doświadczenia. A kolejne zadanie. No dobra, robimy już od razu. Najwyżej będzie dłuższy odcinek. List. Czy to będzie gdzieś tutaj? Tu możemy coś? Nie, nie możemy nic z prezentem zrobić. Szkoda. Dobra, została nam sadzawka. Tutaj co musimy zrobić? A, nie przeczytałem i chyba straciłem. Chociaż nie, życzenie zostało spełnione. Dobra. 11 monet straciliśmy tylko. O, to tyle w sumie? Srebrna kula, co to daje? Teleporty do tornek, o, to jest fajna rzecz. I dobra, czy to są wszystkie questy, które mieliśmy na razie dostępne? Chyba tak. Jeszcze dla pewności zerknę na forum. O, tutaj znalazłem jeszcze na forum fajną ciekawostkę. Jak wejdziemy w premium
I tutaj mamy mam kod. Wkleimy 18 urodziny, to możemy odebrać sobie taką rzecz. Dodam to na początek filmu, żeby każdy sobie odebrał i zobaczył to. Dobra, co my tu mamy ciekawego? O, zwiększenie doświadczenia. O, i to fajnie, że nie kończy się ważność przedmiotu wraz z eventem. Kuferek na strój. O, ale to się kończy. 15 dni tylko, szkoda. I kamyczek, ale na rok. Więc git. Tu jakieś hero, tak samo do ulepszania, to sobie na bok odłożę. Albo do osobnej torby w sumie. Dobra, wszystko z tego sobie tutaj odłożę. Dobra, mamy jeszcze jedno zadanie u Hipolita. Myślałem, że jak wchodzimy na mapkę, to od razu nam się bierze. Albo to po prostu któreś zadanie, bo pierwsze dostaliśmy, jak weszliśmy na mapkę. Gadamy z nim, musimy poczekać. Już nawet wiem, co za to dostaniemy. Więc warto zrobić to zadanie. I znowu musimy odwiedzić bibliotekarkę Nemerę. Na tym levelu dużo expa z tego nie ma, ale na wyższych levelach, jak dostaniemy takie 50% za 2 albo 3 questy, które robimy moment, to jest to fajny boost. Gdzie teraz? Czarownica jaka? Befra, ona chyba jest... A nie, ona jest tutaj, dobra. Pomyliłem się z tymi czarownicami z Verbin. Ona stoi... Nie, ona jest w mieszkaniu, dobra. Wchodzimy tutaj. No i gadamy z czarownicą. Musimy chwilę zaczekać. I co teraz? Teraz wracamy do Hipolita. Ciekawe, czy to będzie koniec questa, czy coś jeszcze. Rozmawiamy z Hipolitem. I co teraz? Musimy się teleportować znowu na mapkę eventową. Teraz wchodzimy do zamku. I to jest quest fabularny, piąty, z tego co przeczytałem na forum. A niektóre questy, co robiliśmy, to questy poboczne. Ale fajnie, że je zrobiliśmy, jakaś tam nagroda wpadła. Co tu jeszcze? Nie, już tu nic nie mogę. Musimy iść do jakiegoś regału z książkami, pewnie znowu do Karkahan. Chociaż nie, regał z książkami niby pokazuje, że teraz tutaj. Czyli nie biblioteka. A nie, biblioteka, tylko nie ta z Karkahan. Sprawdzimy tutaj wszystkie regały, które możemy, w razie co. O, wystarczyło tutaj chyba. I wracamy do zamku, do tego pokoju Hipolita. Tak? Nie, do Hipolita idziemy prosto. Czyli w dół. Co nam Hipolit powie? Teraz alchemik Kalipos. On stoi tutaj po prawej stronie. I potrzebujemy od niego sporą ilość srebra. Ósma opcja, chyba że mamy zrobione questy, to nie wiem, kilka tam dialogów odpadnie. Ja na razie nie robiłem tutaj żadnych questów. Johan. Johan też jest tutaj, tylko że teraz po lewej stronie. Nie tutaj, tylko dwójeczka. Teraz znowu Hipolit. Mam nadzieję, że powoli kończy się ten quest. Bo chyba najdłuższy na razie. I teraz wracamy do tej jaskini. Tutaj na górze, w prastarej puszczy. Wchodzimy do jaskini i musimy z Caroline pogadać. Znowu z nią. I pewnie tu będzie końcówka questa. Chwilkę czekamy. Dobrze, że zmienili to, że nie trzeba tak długo czekać, jak przy niektórych questach kiedyś. Tylko 5 sekund i koniec. Bierzemy doświadczenie, doskonała skrzynka i blankiet? Nie. Co my tu? Tak, blankiet na urodzinowy strój. Gdzie on jest? A zestakował mi się tutaj. Gdzie możemy?
Brodaty Bednary. To jest on. Zobaczymy, czy za te dwie karteczki możemy coś kupić. O, za dwie to chyba nie za bardzo. No dobra, ale i tak mi niepotrzebny jest żaden outfit w sumie. Otwieramy to i znowu pierścionek, tylko teraz lepszy. Odłożę go sobie tak samo tutaj. I to chyba koniec questów, no jeszcze się upewnię. Tak, z tego co możemy dzisiaj wykonać, 17 luty. Jutro jak będę to wrzucał, będzie 18 i będziemy mieli jeszcze dodatkową misję tutaj w skrzynce na listy. No to nie będę specjalnie odcinka nagrywał, tylko żeby zrobić tego jednego questa. I tak, tutaj przyjmiła Ludmiła. Tak, to ona? Nie, to ona sprzedaje losy. Kupimy jeszcze jeden na koniec odcinka. Zwój czerwonego smoka, kupon na małą miksturę. Dobra, kupon się nie przedawnia, więc zostawimy. No to tak samo sobie zestakujemy tutaj. Ale tutaj płocha gocha, u niej mamy sklepik za monetki. Za golda po prostu. No i fajną rzeczą jest tu ten banan. 62 tysiące, ale jak ktoś ma kasę, to na niskim levelu taka miksturka pełnego leczenia to jest dobra rzecz. No i jakieś teleporty. Dobra, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!